Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Barynek, które podlega Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinie. Jest to jedno z najpiękniejszych nadleśnictw naszej dyrekcji, z czego jesteśmy bardzo dumni. Realizujemy wiele zadań ochronnych. Między innymi chronimy florę i faunę, jak również gatunki ginące. Dlatego też Państwa chcielibyśmy zaprosić, aby obejrzeć w dzisiejszym programie wszystkie walory przyrodnicze leśne na terenie Nadleśnictwa Barynek. Zapraszam Państwa do Puchatkowego Lasu. Jesteśmy w czymś wyjątkowym. W czymś, co od co najmniej 306 lat w tym miejscu jest żywym ekosystemem. Ten las składa się między innymi z drzew, które tutaj rosną ponad 300 lat. To są dęby o znajomym pochodzeniu. Jest tych dębów tutaj kilkanaście na całym obszarze tego Puchatkowego Lasu. Może wyjaśnię, skąd wzięła się taka nazwa? Otóż nasz pracownik, poprzedni nadleśniczy, chodził tutaj, chadzał tutaj do Puchatkowego Lasu, do lasu jeszcze wtedy, który nie miał nazwy. Wymyślili sobie, że oglądając wtedy oczywiście przygody Kubusia Puchatka, że ten las to właściwie tak trochę wygląda jak Puchatkowy Las. I pewnie od tego momentu, od tamtych czasów, ten las, wszyscy tutaj okoliczni mieszkańcy nazywają Lasem Puchatkowym. Przejdźmy teraz tutaj o metr dalej, co jest za nami. Za nami jest oaza życia. Wyobraźmy sobie, że drzewo, którego dotykam, to jest 306-letni dąb, który przewrócił się mniej więcej 10 lat temu. To drzewo jeszcze przed upadkiem na ziemię stało suche, bez liści, około 10 lat. A więc historia tego drzewa nie zaczyna się wczoraj, czy w momencie, kiedy ono tutaj upadło. Historia tego drzewa zaczyna się w latach jeszcze pewnie w XVII wieku, kiedy ono tutaj zostało posadzone lub zasiane, przewróciło się i nadal funkcjonuje jako część ekosystemu bardzo bogatego, bardzo skomplikowanego, bardzo złożonego ekosystemu. Po mojej lewej stronie leży dąb, który miał 306 lat, ale za mną, tam gdzieś w tle, jest drugi dąb, który jeszcze ciągle stoi, ale dąb ten jest martwy. Dąb ten kilka lat temu utracił już cały aparat asymilacyjny, ale jego role życiowe ciągle jakby trwają. Zanim to nastąpiło, kilka lat temu pobraliśmy części pędów, które zaszczepiliśmy na podkładkach, a podkładki te wysadziliśmy w Archiwum Klonów. Archiwum Klonów w tej chwili jest podtrzymaniem pewnych procesów i podtrzymaniem pewnej puli genowej tych dwóch drzew, które tutaj koło nas już są od jakiegoś czasu martwe. Nadleśnictwo wykorzystuje takie drzewa jako ośrodki życia, jako centra bioróżnorodności. Drzewa tutaj rosnące, tutaj się rozkładające, tutaj stanowią zalążek nowego życia, tutaj tworzą miejsce dla nowych drzew, dla nowych pokoleń. Tutaj wspierają je później swoją próchnicą w czasie rozpadu, rozkładu. Tutaj wzbogacają, użyźniają glebę. Tutaj stanowią miejsce schronienia dla wielu zwierząt. Widzieliśmy tam wcześniej, że w tym pniu jest również taka wydrążona już przez grzyby nora, która też może posłużyć za schronienie dla wielu, wielu zwierząt, już nie tylko tych drobnych, ale leśnych, kun, drapieżników, borsuka, wszystkich innych zwierząt, które gdzieś tam przez chwilę mogą przynajmniej się tam zatrzymać.
i poczuć się jak w domu, bo las jest dla wielu organizmów najzwyczajniej w świecie domem. Znajdujemy się na terenie użytku ekologicznego, który nazywa się Suchar Rosiczkowy. W takich miejscach jak to nadleśnictwo prowadzi działania mające na celu polepszenie warunków bytowania roślin tutaj występujących. Działania te wyglądają w ten sposób, że musimy co jakiś czas usuwać gatunki lekko nasienne. W tym przypadku jest tutaj to brzoza, która powoduje znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych, co w połączeniu z niskimi sumami opadów przez kilka ostatnich lat powoduje, że ten poziom wód gruntowych się coraz bardziej obniża, a działania są te prowadzone po to, aby takie chronione rośliny, na przykład rośliczka okrągłolistna, dodatkowo jeszcze bagno zwyczajne, plus modrzewnica, jeszcze wełnianka pochwowa, żeby znalazły jak najbardziej optymalne warunki do bytowania w tym siedlisku. Torfowisko, na którym się znajdujemy, jest obszarem szczególnym właśnie ze względu na to, iż po pierwsze tych obszarów nie ma zbyt dużo takich na Pomorzu, takich miejsc, a po drugie na specyficzne warunki i powiedzmy zbudowy geologicznej i roślinności, która tutaj występuje, choćby ta właśnie przysłowiowa rośliczka, która występuje w miejscach, rośnie w miejscach ubogich w azot. To miejsce takie jest, plus mówię, całe siedlisko boru bagiennego, które tutaj występuje. Nadleśnictwo we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół z Włocławka prowadzi program restytucji populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Populacja nadrzewna dlatego, że ona jest jak gdyby najrzadsza w Polsce. Chodzi nam o przywrócenie polskim lasom tych sokołów, które gniazdują w lasach. Stricte mówiąc, sokoły tak naprawdę nie budują gniazd, tylko wykorzystują gniazda albo innych ptaków drapieżnych, albo krukowatych. I żeby im pomóc, są wykorzystywane do tego tak zwane sztuczne gniazda, takie, które zajmują się za nami. Ono służy do reintrodukcji. W takim gnieździe są wsiedlane młode ptaki, przez około 10 dni są karmione. Później gniazdo jest otwierane i przez następnych kilkanaście dni pokarm jest dozowany w coraz mniejszej ilości, żeby mogły nauczyć się polować, gdyż nie mają rodziców, więc po to jest ten wydłużony czas karmienia, aby mogły nabyć tych umiejętności. No i możemy się pochwalić już sporymi sukcesami, bo od, można powiedzieć, 2012 roku regularnie już dzikie sokoły gniazdują na terenie nadleśnictwa. Gdyby sumować łącznie wszystkie ptaki, które zostały wypuszczone na terenie nadleśnictwa, to będzie już około 170 ptaków. One gdzieś tutaj, powiedzmy, wywędrowały w bliższe lub dalsze okolice. Zdarzały też się takie przypadki, że ptaki parowały się z ptakami niemieckimi, na co mamy dowody w ten prosty sposób, że można odczytać było obrączki u jednego i drugiego osobnika i w ten sposób stwierdzić dokładnie, skąd ten ptak pochodzi. No i mamy nadzieję, że nie tylko u nas, ale i też w sąsiednich nadleśnictwach, co się potwierdza, tych ptaków pojawia się coraz więcej i przystępują do lęgów i z sukcesem wyprowadzają młode. Również drugim takim flagowym gatunkiem dla nadleśnictwa, jeżeli chodzi o awifaunę, jest rybołów. W Polsce występuje go około 25-28 par. Z tego na terenie nadleśnictwa Barlinek jeszcze do zeszłego roku gniazdowały 3 pary, a aktualnie 2. Więc naprawdę mówimy o wielkiej, wielkiej rzadkości.
i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wespół z innymi nadleśnictwami i razem z Komitetem Ochrony Orłów, którego jestem również członkiem, prowadzi wspólnie taki program restytucji rybołowa i polepszenia warunków bytowania właśnie w polskich lasach. Są tam prowadzone różnorodne działania, do takich sztandarowych należą budowa sztucznych gniazd, tak zwanych platform lęgowych, gdyż ptak ten wymaga bardzo specyficznych warunków lęgowych, potrzebuje do gniazdowania sosny w wieku powiedzmy około powyżej 140 lat. Umiejscowionej w takim otwartym terenie to musi być taka dominanta krajobrazowa, musi być znaczna różnica wysokości pomiędzy otaczającymi tą sosnę drzewami i tylko takie miejsca wybiera na gniazdo. W młodym wieku właśnie potrafią pokonywać bardzo duże odległości, stąd ta nazwa sokół wędrowny. Kilka tysięcy kilometrów naprawdę nie stanowi żadnego problemu dla tego ptaka i stąd ta nazwa. Mamy też takie miejsca w Nadleśnictwie Barlinek, jak to, w którym się tutaj znajdujemy. Jest to góra piaszczysta o powierzchni kilkuset czy nawet 1500 hektara, porośnięta lasem dębowym, częściowo bukowym, częściowo lasem dębowym. Tutaj wody gruntowe są dosyć głęboko. Powierzchnia cała jest bogata w składniki pokarmowe, natomiast ta woda rzeczywiście dostępna dla drzew znajduje się bardzo głęboko pod ziemią. W związku z tym nasze drzewa, które tutaj rosną, nauczyły się korzystać z wody opadowej. Kiedy były przeciętne lata przez całe dziesięciolecia, kiedy tej wody opadowej było dość dużo, kiedy ta woda opadowa była dosyć częstym zjawiskiem, wtedy wszystko w tym lesie działało regularnie, normalnie i prawidłowo. Ale przyszły takie czasy, jak rok 2018-2019 i kontynuacja w 2020 roku, kiedy tej wody opadowej jest naprawdę bardzo mało. Natomiast my tu obserwujemy na tym piaszczystym wyniesieniu taką prawidłowość, że dęby nie wytworzyły systemu palowego, że jest on bardzo podobny do takiego systemu otwartego, płytkiego, powierzchniowego, trochę tak podobnego do takiego innego gatunku polskiego, którym jest świerk. Ten system korzeniowy u świerka jest tak zwanym systemem płaskim, to znaczy, że korzenie są bardzo płytkie, nie sięgają głęboko w grunt, ale są bardzo rozległe i to również powoduje, że to drzewo jest bardzo stabilne, ale korzysta z wody opadowej, nie jest w stanie dosięgnąć tej wody gruntowej. Teraz wyobraźmy sobie ostatnie kilka lat, które są latami ekstremalnie suchymi, a na dodatek interwał czy przerwa, czy okres między poszczególnymi opadami jest bardzo długi, wydłużony, czyli nie pada regularnie raz na tydzień, czy kilka razy w tygodniu, czy kilka razy w miesiącu, a pada na przykład od jednego do opadu może się zdarzyć przerwa z bardzo wysokimi temperaturami rzędu 39 stopni w cieniu. To wiadomo, że to gdzieś tam na górze będzie ponad 50 stopni w słońcu, w koronach drzew. Taki zespół czynników powoduje, czyli brak obniżenie się poziomu wody gruntowej w gruncie, w ziemi, w glebie oraz brak tych opadów i nadmiernie wysokie temperatury powodują, że drzewa zaczynają zamierać. Jesteśmy w takich drzewostanach, to jest około 800 hektarów samych dębin, które zaczynały się rozpadać w sensie takim, że zaczynały tutaj drzewa zamierać około 2 lata temu. Pierwsze objawy zauważyliśmy już w 2018 roku, w 2019 się to bardzo pogłębiło i w tej chwili po konsultacjach z różnymi instytucjami zajmującymi się fachowo ochroną lasów w leśnictwie, doszliśmy do wniosku, że na skutek pewnych właśnie splotu takich czynników jak susza, brak opadów, jesteśmy w takim miejscu i czasie, że
niektóre owady, które z reguły nie stanowią dla polskich dębów żadnego problemu, nagle zaczęły jakby opanowywać te drzewostany do tego stopnia, że drzewa całymi płatami zaczęły zamierać. Nasza czynna ochrona takich ekosystemów dębowych, my tutaj jesteśmy w takim drzewostanie dębowym, którym pewnie w tle kamer widać jeszcze kilka starych dębów, starszych dębów, one mają około 100 lat tutaj w tym drzewostanie, a większość z nich w tej chwili została już wycięta z powodów takich, że one po prostu uschły, zamarły na skutek wielu czynników. Nasza czynna ochrona takich drzewostanów polega na tym, żeby wykorzystać maksymalnie wszystkie lata nasienne, bo dąb niestety dla leśnika owocuje co kilka lat. Taki ostatni urodzaj dęba był w 2018 roku i gdybyśmy się tutaj przyjrzeli naszej glebie i czym ona jest pokryta, to szybko dojdziemy do wniosku i zauważymy, że tutaj jest po kilkanaście sztuk młodych dwuletnich dębów na metr kwadratowy. Jeżeli sobie uświadomimy, że zakładając uprawy dębowe sadzimy około 7-8 tysięcy sadzonek na hektar, to tutaj szybko przeliczymy i matematyka jest dosyć prosta i oczywista. Przeliczymy, że tutaj mamy nawet 100 tysięcy sadzonek dęba na 1 hektar. Jest to absolutnie wystarczająca ilość do tego, żeby wyprowadzić nowe pokolenie dębów siłami natury, czyli inaczej mówiąc za darmo. Kilkanaście lat temu powstał w Nadleśnictwie pomysł na powrót pszczół do lasu. Powrót ten, żeby był nie tylko kule ustawione, jak robią to niektórzy pszczelarze, ale także tak, jak to było dawniej i żeby to było w sposób naturalny. Zbudowaliśmy pierwszą tu na zachodzie Polski barć. Barć wydzieliśmy, bo tak bartnicy dawniej mówili, tą barć wydzieliśmy w sośnie. Sosna musi być taka do utworzenia tej barci odpowiednich wymiarów, czyli o średnicy ta jest około metra, no i wysokości kilkunastu metrów. Do budowy tej barci zrobiłem platformę z żerdzi i tam została przy pomocy ręcznych narzędzi ta barć wydziana. Bartnicy używali ognia. Ognia poprzez ogień, dym, po prostu po to, żeby ten dym ułatwił im pracę z pszczołami. Pszczoły wytworzyły poprzez swoją ewolucję taki odruch, gdy poczują dym i to też właśnie to jest tym przyczynkiem, że pszczoły pochodzą z lasów, bo dawniej były pożary w lasach, gdy pszczoły poczuły dym, po prostu napełniały swoje wola miodem. Napełniały swoje wola miodem z tego powodu, że musiały gdzieś opuścić tą barć dalej, nie wiadomo jak daleko i jak na długi okres czasu. Więc każda pszczoła, która tylko mogła, napełniała swoje wole miodem. Ale jest taki mechanizm, który gdy pszczoła ma wolę zapełnione miodem, po prostu traci ten odruch, ten instynkt atakowania, obrony gniazda, nie wysuwa żądła. I bartnicy to wykorzystywali. Zauważyłem, że bartnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta moja pasja pobudziła innych leśników do tego, żeby stworzyli swoje pasieki. Także mamy w zamiarze w Nadleśnictwie zbudowanie jeszcze trzech barci, a także barci edukacyjnych czy uli edukacyjnych. Chcemy po prostu, żeby
ludzie czy tam społeczeństwo poznali te pszczoły, bo te pszczoły od milionów lat, chyba najdłużej żyjący tutaj wspólnie z człowiekiem, nie do końca udomowionym, bo jak inne zwierzęta zostały udomowione, pszczoła nie została do końca udomowiona, ale wyróżnia pszczołę to, że wszystkie inne zwierzęta zdychają, pszczoła umiera. Zachęcam wszystkich leśników do tego, żeby wprowadzali na swoim terenie pszczoły do lasu, żeby tradycja była kultywowana, gdyż zawód leśnika wywodzi się od bartnika. Zaprezentowaliśmy Państwu warunki przyrodnicze leśne Nadleśnictwa Barlinek. Pokazaliśmy bioróżnorodność naszych lasów, pokazaliśmy obszary chronione flory i fauny. Serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzenia Nadleśnictwa Barlinek.